No się obserwowało wtedy wiesz, scenę, no każdą, bo MMA tak de facto nie funkcjonowała jakoś specjalnie, albo to był jakiś taki ostry underground, gdzieś po dyskotekach pochowane, albo w jakichś piwnicach. Freakfighty my wprowadziliśmy. Mariusz Pudzianowski był Flickfighterem na samym początku. W 99 to jest niesamowite, bo mieliśmy w ogóle pierwszy raz od 20 lat problem z satelitą. Okazało się, że satelita, który przelatywał nad Rosją, nad Rosją, nie chcę nic to jakieś testy, ale yy, yy, radar, wojskowy strzelał w tą naszą e, satelitę. Coś I przez wiadomo. 20 minut mieliśmy no właśnie, problem. W związku z tym być może były no, te no, to informacje. To to był... Witam serdecznie w kolejnym Durda Show. Dzisiaj znamienity gość, człowiek, który stał się za życia można powiedzieć legendą sportu. Człowiek, który był pomysłodawcą i założycielem razem z Maciejem Kawulskim czegoś, co się nazywa KSW, czyli konfrontację sztuk walki. Ponad 20 lat temu taka idea powstała i taka idea zapączkowała, a później rozwinęła się w nieprawdopodobny sposób. Witam serdecznie, Martin. Maria Lewandowska. Bo nie weszło. Cześć. Słuchaj, tak się składa, że akurat miałem do czynienia z pedagogiem w szkole teatralnej, którą kończyłem w Krakowie. O. Pan Maria Bierczyński, Jerzy Maria Bierczyński, Jan Maria Rokita i tak dalej, więc ludzie, którzy mają na drugie Maria, są często geniuszami. No, miło słyszeć, nie poczuwam się, tyle, tyle Tobie powiem, ale rzeczywiście tutaj, wiesz, finezję mieli rodzice, bo, bo wszyscy synowie są na M i drugie też miało być M, więc się ładnie to rymowało, stąd ja mam tak, mój brat ma Mariusz Marek, Mieczysław Maksymilian. Więc taka tutaj familijna. Niektórzy historyjka. w związku z swoim imieniem Martin pierwszym podejrzewali, że jesteś osobą gdzieś tam z zagranicy, który, przy, który pojawił się na polskiej ziemi i tak dalej, natomiast stwierdzasz jednoznacznie, że jesteś tu urodzony, tu mieszkający, 100 tu działają. 100%, słowia mężczyzna. Słuchaj, tak, ale rzeczywiście w... ci powiem, że, że, że to, był, to był taki case, że właśnie. Z... No 20-30 lat temu, no w ogóle tam przy podstawówce i w, w liceum to wielokrotnie musiałem mówić Marcin, no nie Martin, ale jak to? No i no to odpowiem tobie jeszcze jedną anegdotę właśnie z tym związaną, a mianowicie mój ojciec e, w tym czasie musiał po prostu zapłacić pani, żeby takie imię musiała wpisać, no bo oczywiście były konkretne imiona, które trzeba było nadawać, a te wszystkie spoza pewnego jakiegoś indeksu trzeba było załatwiać mniej formalnie, więc mój ojciec mniej formalnie. A dlaczego się uparł akurat na Martina? Moja mama bardzo lubiła i nadal lubi aktora Dina Martina i stąd całe imię, mój ojciec chciał mnie właśnie nazwać Marcin, mama mówi nie, że tutaj jestem Dean Martin, więc taki kompromis wiesz wyszedł i jestem Martin. A no właśnie mnie z kolei Edward ojciec nazwał z racji senatora Edwarda Kennedy'ego. 20 lat minęło, parafrazując słynny utwór, słynną piosenkę, można powiedzieć, jak jeden dzień, czy jak jednak nie? Czy czujesz w sobie, w kościach, w jestestwie swoim te 20 lat, które upłynęło? No czuję, zdecydowanie czuję. Jakby 20 lat, wiesz, naprawdę konkretnej tylko od czasów, kiedy MMA było kojarzone, wiesz, z, z bardzo stereotypowo, ale z no, właściwie z wszystkim, co najgorsze. Z barbarzyństwem, że tak, tak powiem. Tak, z, z walkami bez zasad, walkami psów, wiesz, gangsterką, chuliganami. No w ogóle to nie było, wiesz, jakby sport, który ktokolwiek wierzył w tamte czasy, żeby, żeby w ogóle inwestować, żeby w ogóle się tym zajmować. Na nie jest korzyść mogę powiedzieć, no teraz te wszystkie frikowe odmiany, które się pojawiają, też zaburzają, dlatego, że to nie jest tylko, że jest tylko jest nazwa jakaś jest tam X, tylko do, do, dorzucają MMA. No i niestety ludziom się taki ubasi w głowie. I, i, I dla nich są to pewne różne odmiany MMA. Czy pamiętacie, żeby subskrybować kanał EtoTo i być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Durda Show i gry pod napięciem? Przypominam o świetnej akcji na Instagramie EtoTo. Codziennie na Instastory pojawiają się free do zdobycia. Zaglądajcie na Instagrama EtoTo. Link macie w opisie. No i, i jakby z tym teraz walczę, czyli z pewnym takim powrotem do tego. Czym jest ten sport, że są struktury światowe, że jesteśmy zrzeszeni w ogóle w Światowej Federacji, że jest powoływana kadra Polski, że są certyfikowani sędziowie itd. Tak tak no jest to naprawdę 12 lat. Światowa Federacja już ma i od tego czasu bardzo prężnie działa. No i pewnego dnia Igrzyska Olimpijskie. Liczę na to. Parę lat temu, paręnaście lat temu, wielu ludzi, którzy są troszkę mniej zorientowani, uważało, że MMA i KSW to jedno. Pytano na przykład mnie, to jest ten zawodnik, który walczy w KSW? Ja mówię, tak, w ramach KSW, ale, w ramach, ale jako zawodnik MMA. A to, to jest co innego, MMA tak. i KSW, tak trzeba było ludziom tłumaczyć na różne sposoby. No, pojawia się to jeszcze pod czasami, po, wiesz, do dnia dzisiejszego jest Mówię tak, że jest synonim po pokutuje. prostu dyscypliny, więc, ale to jest super akurat, wiesz, no, to jest tak jak kiedyś człowiek tak. pił, nie wiem, tylko same Red Bulle albo same, wiesz wszystkie sportowe obuwie, to były Adidasy po prostu. Oczywiście, no, jasne. Teraz. Wszystko w, w tym guście. Słuchaj, ty jako y, młody człowiek y, w szkole średniej z tego co wiem, poza tym, że uprawiałeś Kung-Fu, gdzieś tam boksing. Byłeś w szkole, która miała profil teatralny, a w ogóle później zajęłeś się instrumentami perkusyjnymi. Po czym powiedziano, pisząc swój życiorys tam na różnych forach, że w końcu zdecydował się na ekonomię. Ekonomia bardzo cię przydała, wydatki, zyski i tak dalej, wszystkie budżety, które musisz przez te lata między innymi współtworzyć. Ale właśnie, jak to z Twoją taką duszą artystyczną jest, jeśli chodzi o ciebie, takiego, który musiał też w ramach pewnego sportowego zdarzenia widzieć to jako oprawę, jako show. No tak, no myślę, że na pewno te elementy i to moje zainteresowanie um, ogólnie nazwę tą sztuką, czyli właśnie te moje inklinacje gdzieś tam aktorskie, które w, w trzeciej, pamiętam, klasie liceum swidziłem, będąc w tej klasie teatralnej, że to jednak nie zamierzam spędzić, wiesz, całego życia na, na deskach teatru. E, muzyka przejawiała się przez cały okres, do tej pory jest, nawet teraz wracam do tego tak trochę mocniej, um, czyli, czyli po prostu takiego nazwijmy to sobie muzykowania. No I to w ogóle jest taki element, wiesz, jakby taka ogólnie mówię panująca sztuka w domu, w tym sensie, że wiesz, i mama na -forte -forte fortepianie grała. E ojciec zawsze gdzieś tam nas zabierał do muzeów i myślę, że tak trochę prze prze przesiąkliśmy pewnymi jakimiś tam elementami. Mój starszy brat bardzo mocno właśnie też w malarstwo y był wkręcony i, i mój młodszy teraz komponuje muzykę, brat młodszy. No więc wiesz, gdzieś to cały czas jakby tam żyje u nas i, i myślę, no, że takie jakieś artystyczne poczucie, czy też nie wiem jak to nazwać, no, taki duch, gdzieś on żyje, on na pewno się gdzieś tam pojawia i przejawiał przez te wszystkie lata w KSW i tak nadmienie. Pierwsze gale, no to w ogóle taka aranżacja jakby takiego show do dnia dzisiejszego, ale na początku, kiedy wiesz, to były naprawdę takie pionierskie rzeczy, że my tam wymyślaliśmy razem z Maczkiem przeróżne wyjścia, żeby właśnie one były bardziej takie poetyckie, żeby one nie były takie, wiesz, na hamach. Chcieliśmy się trochę od tego boksu oddzielić, żeby ono było, wiesz, to wszystko wysmakowane, żeby ta produkcja miała po prostu jakiś swój em, no taki smaczek, więc wybieraliśmy muzykę, wybieraliśmy im do jakiego właśnie, jak, jak tą oprawę wejścia budowaliśmy zawodniczą, więc tak no, te elementy gdzieś tam się pojawiały. I, I ci powiem, to, że bardzo to mi imponowało, bo ja swego czasu prowadziłem magazyn sportów walki w telewizji Kanal Plus i jeździłem w różne miejsca. Wtedy było tak, że się dopraszali organizatorzy, żeby gdzieś tam migawka albo większe fragmenty były na antenie telewizyjnej i pamiętam, co zwracało moją uwagę, że wychodzili zawodnicy jeden po drugim, walka po walce z takimi opuszczonymi głowami, mm -hmm. ani interakcji z publicznością, ani z niczym. Ja mówię, Ubierzcie jak Amerykanie, bo już wtedy mieliśmy tam podgląd różnych Nie sytuacji. Tak. Sam wiesz doskonale, jakieś maski, jakieś elementy zdobnicze, to wszystko będzie ich wyróżniało i będzie zapadało w pamięci widzów. I samo nazwisko Kowalski, mm -hmm. Nowak, etc., tylko jako coś os osobistego i oryginalnego. Ale właśnie wyście to, to niesamowicie rozwinęli i pod tym względem to także rzeczywiście szapoba dla Was. Natomiast wracając do premiery, pierwsza gala, która odbyła się w lutym. 2004 roku, wtedy tacy zawodnicy jak Łukasz Jurkowski, on był tym, który triumfował w tym pierwszym turnieju, który się zdarzył, potem był z kolei Antoni Chmielewski, kolejne nazwiska, Krzysztof Kułak i tak dalej, i tak dalej. Jak to mniej więcej pączkowało? Hmm. Pojawiłem się w Warszawie, bo jestem oryginalnie z Wrocławia w 2001 roku i tak wiesz, dostałem, dostałem pracę jako kierownik do spraw promocji hotelu Mariot i to był naprawdę jakby taka pewna przepustka do budowy MMA i tutaj ten Mariot tak, był takim cichym bohaterem tak naprawdę. No bo dzięki temu, że po prostu dysponowałem pewnym budżetem, miałem pięciogwiazdkowy hotel za sobą, kapitalną wizytówkę i telefony do prawie w większości, no możliwie. Każdej osoby w Polsce. Po tych trzech latach, od czasu, kiedy zadebiutowałem jako kierownik do spraw promocji, gdzie zaczęło mnie, w... poza tym, że może tak na szybko, że jakby wszystkie elementy związane z promocją hotelu nie dotyczyły, tak cały sport, wszystkie elementy, nie wiem, każdy event, jakakolwiek aktywność sportowa była scedowana na moje barki. A, w, a szefowie hotelu nie kręcili nosem, że tu jakiś taki rodzaj restauracji, coś tam? No właśnie ta restauracja była częścią hotelu Mariot. <laughs> Champions był częścią hotelu Mariot i mówili słuchaj jest tam miejsce, chcemy żeby właśnie yy, zaczęło mocniej ono promocyjnie żyć, zajmie się sportem, wszystkie elementy i robiłem tak pomiędzy hotelem a tą restauracją przeróżne aktywności. No a przez to, tak jak wspomniałeś, miałem tam doświadczenie ze sportami walki też wtedy, chyba już jeszcze za nie, czasów nieżyjącego świętej pamięci Gmitruka, wtedy mnie uczył też boksu. I e... robił kiedyś galę w Mariocie, pamiętam. Tak jest. No, no chyba pierwszą albo drugą, nie pamiętam, czy nie był w ogóle jego ring. Wiesz? Zrobiliśmy tak, że był w piątek, on miał galę, my mieliśmy w sobotę swoją, czy jakoś, czy na odwrót. Już w ogóle to, to trzeba by było sobie gdzieś tam poszukać w pamięci, gdzieś pewnie na zdjęciach i podatach konkretnie e, przejrzeć. Czy druga, chyba druga była, tak? No i wiesz, i jakby wymyśliłem sobie, że poszukam nowych dyscyplin, będą to nowe dyscypliny, które, które chcę zaszczepić i zainteresować nimi Polaków. Jakby polka nożna siatkówka, tak jak do dzisiaj, raczej wiesz, to są samograje i tam nie trzeba było, wiesz, nic wokół tego zrobić, tylko ogłosić, że pokazujemy mecz i, i wiadomo było, że będzie publika. No i tak na przykład poznałem, właśnie poznałem Mar Mariusza Pudzianowskiego, robiłem jakieś tam strongmeńskie aktywności, tak poznałem Mariana Kmity, który później stał się takim ojcem chrzestnym trochę wiesz, KSW bo dał tą antenę, poznałem ludzi z kanału, plus którzy pierwszą w ogóle edycję zaczęli y, pokazywać. Ale powiem ci od razu, że... Trochę jak pies do jeża podchodzili właśnie do tego projektu, bo Kanał Plus wtedy był hegemonem, jeśli chodzi o ilości sportu walki, głównie oczywiście mm -hmm. boksu pokazywanego na antenie. I pamiętam, że ty też tak rzuciłeś mi kiedyś w takiej rozmowie, poznaliśmy się onegdaj właśnie w Mariocie, czy Kanał Plus nie byłby aby zainteresowany. I ówczesny szef, nie będę wymieniał nazwiska, yy, poinformowany przeze mnie, tam jakieś materiały promocyjne został takie wstępne i tak chodził, chodził na mm -hmm. ten miesiąc deliberował drugi miesiąc, ja mówię, no, jakaś konkretna odpowiedź, bo ludzie czekają. Wiesz co, no jakoś tak nie czujemy tego wszystkiego mm -hmm. tutaj w kierownictwie kanału, ale to teraz taka paralela propos tego, co się tak w ostatnich jest. tygodniach stało, gdzie już podpisaliśmy kontrakt tak, z kanałem, no, tak. no, no, tak. Coś się odwlecze, to... Więc to był, mówię, o taka, taki cichy bohater, bo dzięki temu miałem okazję poznać, wiesz, wielu fajnych ludzi. Eee, Przemka Salety, który też walczył w, w KSW dwukrotnie. I to później jakby gdzieś tam owocowało jakąś tam jakąś współpracą, czy też właśnie tak jak Mariusz Pudzianowski, który w ogóle wzniósł nas na jakąś tam konkretną taką komercyjną, wiesz, wyżynę. No i gdzieś w czasie pewnym, już nie pamiętam, no chyba z rok przed pierwszą galą moja znajoma z liceum z Wrocławia poznała mnie z Maczkiem Kawulskim. No i tak od słowa do słowa okazało się, że wspólnie bardzo fascynujemy się japońską funny. federacją Pride, już dzisiaj właściwie zatopioną przez UFC, wykupioną i trochę zniszczoną. No, ale tam właśnie była ta oprawa, ta cała w ogóle ten, 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 ten splendor, prezentacja zawodników, która do dzień dzisiejszy u nas zresztą jest takim pokłosiem Pride'owskim i też Biały Link, który na początku był u nas. Żeby właśnie był taki sterylny, wiesz, ciepły, czysty, kojarzący się po prostu bezpiecznie. Też zaciągnęliśmy z no i tak zaczęliśmy po prostu tą przygodę zwaną KSW do dnia dzisiejszego. 20 lat, KSW 100, 17, 16 listopada. Tak jest, podkreślano. No ale już to po, prostu... po kilku galach pojawia się u was ktoś taki jak Mamet Kalidow i to jest też kamień milowy, jeśli chodzi o popularność i w ogóle e, kunszt, jeśli chodzi o rywalizację w mieszanych sztukach walki. Kto Mameda do Was przyprowadził, czy jak to wyglądało? Nie pamiętam, kto dokładnie wiesz, nam dał cynk, że jest taki zdolny zawodnik. Pamiętaj, że to były czasy, że, że wiesz, nie było, no nie wiem, internetu, że można było sobie przejrzeć, że jakieś wyszukiwarki zawodników z jakimiś rekordami, tylko najczęściej to było odbywa, odbywało się tak, że ktoś do nas przychodził, jakiś znajomy najczęściej trener, i mówił, słuchaj, gdzieś tam w jakimś klubie jest jakiś fajny zawodnik, zainteresuj się nim. No i dobra, my po prostu z Maczkiem jechaliśmy albo razem, albo oddzielnie. Z Mamedem pamiętam, było tak, że pojechaliśmy na jedną z jego walk, do Poznania. I po prostu jak zobaczyłem, co on robi, to po prostu, wiesz, tam już z maczkiem wiedzieliśmy, że tego ziomka po prostu chcemy w federacji. Rozmawialiśmy z Szymonem Bońkowskim, który notabene do dnia dzisiejszego jest jednym z trenerów Mameda. No i powiedzieliśmy, że po prostu no, chcemy jemu zaproponować kontrakt. No i tak się zaczęła nasza przygoda. I tak jak Pudzian, ja mówię o takich kamieniach minowych był Takim ja to nazywam takim sukcesem komercyjnym, tak zdecydowanie Kalidow był dla nas takim sukcesem sportowym. On nas wyniósł na takie wyżyny po prostu sportowe. Wygrana z Akaccio w 2009 roku zdobycie pasa KSW, dało nam taki wiesz splendor, że zagraniczne media zaczęło nas pisać. To było wow, nie mówiąc też, że o Polski, że już po prostu gdzieś tam zdobyliśmy też dużą taką przewagę. Więc tak, to były dwa poważne takie kamienie milowe, które napchnęły nas mocno do przodu. Tak, bo z jednej strony są ci, którzy budowali swoją karierę właśnie w oparciu o KSW, poczynając od gdzieś tam jakichś niszowych zdarzeń, w których wcześniej uczestniczyli, ale potem potwierdzali swój potencjał, zresztą rosnący z każdą imprezą. Natomiast są, jest też kasta zawodników, którzy sięgali po sukcesy, nie wiem, w Mistrzostwach Świata, w ciężarach choćby, czy, czy na Igrzyskach Olimpijskich, czy Szymon mówię, czy, czy Paweł Nastula, czy Damian Janikowski, też zawodnicy, których z kolei brali się ze względu na nazwisko, no, z Mariuszem Pudzianowskim nie inaczej trochę, bo przecież cały świat dowiedział się o takim fantastycznym strongmanie, którego przekonaliście, a czy ciężko było rzeczywiście przekabacić go na to, by spróbował swoich sił Co właśnie do... w czymś takim? Ktoś Co... pamięta, jaki był taki wychodzący kloc, taki trochę drętwy na początku. No tak, nie no, się w ogóle przebudował, wiesz, przez te 15 lat strasznie mocno. No to wiesz, pamiętaj, że to po prostu jest inny rodzaj mięśnia, który potrzebujesz do dźwigania ciężarów, a inny do, po prostu do sportu walki. Więc jemu chyba 10 lat tak naprawdę jakaś taka przebudowa fizyczna, zajęła. Natomiast tak, z Pudzianem było bardzo ciężko. On tak naprawdę rzucił sobie trochę dla ja jakąś tam informację, wiesz, gdzieś wtedy w jakiejś tam pracie. No i ktoś zadzwonił do mnie mówi słuchaj, Pudzian coś mówi, że chyba by zawalczył w MMA. No to, ponieważ już mówię, już miałem do niego kontakt, robiłem tam jakieś strongmęskie z nim epizody. Zadzwoniłem, mówię, no to let's talk. No, po czym okazało się, że rzucił taką kasę, że to, słuchaj, nie pamiętam jaka to była, ale to mniej więcej jakiś sześciokrotny budżet każdej naszej gali. Więc my po prostu no, Dziękujemy, to my pójdziemy stanąć w kolejce. I po kilku latach wróciliśmy, ale na tą kasę dla Pudziana na jego debiut pamiętam, że i to mi przypomniał Artur, przybysz, że pożyczyliśmy od wspólnego kolegi. Nie mieliśmy takiego hajsu, więc poszliśmy do kumpla i powiedzieliśmy: i nam to, ten debiut, bo czuliśmy, że po prostu to będzie naprawdę uderzenie. Pudzian wtedy rzeczywiście był na super topie. Ale te jego pierwsze walki, pamiętam, były takie na zasadzie, że byle w ciągu minuty zdołał sobie poradzić z rywalem, bo potem zaczynały się już problemy dług plenowy i tak dalej. Oczywiście. Musiał rzeczywiście się bardzo spieszyć w tych kolejnych pojedynkach. Ale właśnie, poczynając od tego jego i później, tylko przepraszam, ci powiem, znaczy tak wskażę taki element, bo to mało osób na to zwraca uwagę, ale później właśnie ze wspomnianym Pawłem nastulą on wygrywa, z jednym z rodziny Gracie nokautuje i potrafi z James Silwą zawalczyć 15 minut jak równy z równym. Więc mówię o tej takiej przebudowie ciała wracam do tego, że naprawdę chłop zrobił duży postęp. Ale ten jego pierwszy taki wielkopomny pojedynek to oczywiście z Marcinem Najmanem, dobry z zły rycerz, można powiedzieć, z jednej i z drugiej strony. Pamiętam tę otoczkę. Rozmawiałem z Marcinem Najmanem, chyba się nie obrazi, jeżeli tam uchyla rąbka tajemnicy. On mówi tak, no spodziewam się, że to będzie tak, że on ruszy na mnie, złapie mnie w te swoje potężne łapska i będzie chciał mnie tam zdusić. Ja w tej sytuacji mówię, mogę się nawet posunąć do czegoś, co, co będzie niesportowe, czyli tam jakiegoś maknięcia mhm. głową, że niby przypadkowe zderzenie i tak dalej. W każdym razie okazało się, że Pudzian przygotował zupełnie inną taktykę, zaczął pracować nogę. I tak. to wybiło Marcina Najmana bardzo, bardzo z rytmu. Słuchaj, jeżeli chodzi o postaci właśnie tego typu, jak Paweł Nastula, czy Szymon Kołecki, czy uważasz, że oni cały swój potencjał, który mogli, a ja obserwowałem ich walki w ramach KSW. I wydaje się, że rozwijali się dosyć harmonijnie i gdzieś tam coś się po drodze takiego wydarzyło, że może nie do końca y, y, tyle pojedynków i takiej jakości stoczyli, jak można by było jednak oczekiwać. Znaczy słuchaj, no z Pawełem Nastulną sytuacja wygląda inaczej niż z Szymonem. Paweł po prostu w pewnym momencie stwierdził, że już osiągnął taki wiek, że już stwierdził, że idzie na sportową emeryturę. Szymon z kolei, no, ostatnio złapała go poważna kontuzja. Wiem co, ale no nie jestem uprawniony, żeby tam mówić o jakichś tam wiesz, medycznych historiach, yy, i to go jakby wyeliminowało. No i teraz jest trzy na... lata w tej chwili już ma przerwę. No być dostęp, może, tak? no no już, już może być. Może być, może no Już kawał czasu upłynął, więc jakby jesteśmy na etapie jakiejś tam rozmowy, no i trochę powiem, nie dogadujemy się na kasę. No jakby wiesz, sytuacja się posunęła, nam zawodników trochę przebyło, mamy inne warunki gry, no i gdzieś tam próbujemy po prostu znaleźć jakiś wspólny grunt, no ale teraz się nie dogadujemy po prostu no, wiesz, na, na ten start. Ale Szymon chce wrócić. Wiem, że tam chyba inne organizacje też jakąś oferty, e, jakieś oferty jemu składają, więc no może się okazać, że Szymon wróci do gazu sportowego, nie wiem, czy do KSW. Czy wy byliście elastyczni w swoich umowach, bo na przykład e, Janek Błachowicz i tak da, walczył przecież u was, a przy okazji oczywiście toczył rywalizację z fantastycznym skutkiem, jak wiemy w ostatnich latach w UFC, stając się pierwszym mężczyzną, Polakiem, który wywalczył Mistrzostwo Świata, mieliście takie klauzule, że jeżeli podchodzi ktoś do kontraktu, na przykład z wielką inną organizacją z zagranicy, puszczaliście go na takie pojedynki? Nie, od, w ogóle to jest trochę inaczej, bo każdy kontrakt, nawet do dnia dzisiejszego, nie ma tej klauzuli UFC. Jest coś takiego, co się po prostu w środowisku mówi o klauzuli. Chodzi o to, że po prostu jak UFC się skontaktuje, no to my mamy obowiązek wypuścić tego zawodnika. My na początku postawiliśmy na to, że albo wspólnie zaczynamy coś budować i pracować, i my możemy promocyjnie myśleć. Że mamy zawodnika na 4, na 6 walk, no to w ogóle jest inna wiesz, zabawa, tak naprawdę, jeżeli możesz na kogoś liczyć. I nawet jeżeli wiesz, że ta osoba później pod, jakby no kończy się kontrakt, no więc wszystko może się wydarzyć, każdy może zmienić, wiesz, sobie barwy klubowe, um, no ale w tym momencie trwania kontrakt, kontraktu ten zawodnik należy do nas, jakby mamy go na wyłączność. Więc, to było tak, że z Jankiem się skończyła. Może przedwcześnie skończyliśmy ten kontakt, no ale to było ze względu na, na super dokonania i też relacje, jakie miałem z Jankiem. Rzeczywiście, Janek po jakimś czasie, po pierwszy raz wrócił, przyszedł do mnie i powiedział: Słuchaj, Martyno. Marzy mi się to UFC. Udało nam się go przekonać, żeby jeszcze został chyba tam rok czy dwa. No i później jak już wrócił do mnie, pamiętam te oczy i widziałem po prostu, że to już nie jestem w stanie tego chłopa już przekonać. No i odpuściliśmy. I to wiesz, jakby tutaj mm, ja nie mam poczucia jakiejś straty. Myślę, że on też nie. Myślę, że zrobił wieś, no, kapitalną robotę dla polskiego MMA jako właśnie ten pierwszy wiesz, w UFC facet, który, który zdobył Najwyższe trofeum, więc no tak bywa, no Wiesz, mam Ale czy to jest inny... tak na obecną dobę? Mam mhm. na myśli tam rok, dwa, trzy, cztery, pięć do przodu, kiedy Polacy zaczęli się coraz częściej pojawiać na ringach, na matach USC że zawodnicy podchodzą do Was, też mają taki dylemat, czy rzucają tego typu postulat, czy gdyby coś tam, czy miałbym możliwość jakiejś furtki? Nie ma takiej. Nie ma ten mówię, ta, 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 ta klauzula jest od początku wyłączona i albo podpisujemy z zawodnikiem, który po prostu i jego management to akceptuje jako część umowy, albo nie. No i bywają takie sytuacje, że ktoś chce mieć właśnie tą klauzulę. My mówimy, że nie, że po dwóch latach masz drogę wolną, tak? Więc jakby, no, nie możemy mieć, wiesz, takiej sytuacji,

Patrzą na zawodnika, matchmakerzy sprawdzają mniej więcej w jakich przedziałach finansowych dany zawodnik się ten i rzucają kontakt i to jest w ogóle, wiesz, w PDF-ie podpisujesz, nic nie negocjujesz, żadnego paragrafu nie zmieniasz. My jesteśmy dość bardziej elastyczni w tych tematach i jak wiesz, są zawodnicy, którzy u nas całe życie swoje sportowe spędzili ym, i nie żałują tego, że nie, nie, nie poszli, choćby mamet, ym, nawet... Yy, yy, Michał Matela, tak Ale mamy miał ten sobie... okres, kiedy też tam próbował swoje sił na gruncie no tak. japońskim i tak dalej. A tak, no ale to była właśnie inna historia. UFC, jakby no, to jest to trochę taki przykład, wiesz jakby federacji, yy, która też chce mieć zawodników na wyłączność, tak jak my, tylko nasze kontrakty mówię, no, są podlegają pewnym negocjacjom u nich nie do końca. Natomiast, z, z, bo mamet walczył, Bamed walczył w, w USA. Tam Elitics ta się nazywała ta gala, chyba miał jedną albo dwie walki chyba jedną. Później niestety trafiliśmy akurat na taką końcówkę tej federacji, pomimo że naprawdę była dość potężną siłą na świecie MMA, ale zrobił mamet chyba właśnie wtedy jedną galę, jedną walkę, wygrał. Później załatwiłem dwie albo trzy walki w Japonii. I to było właśnie na zasadzie takiego wypożyczenia. Czyli on nadal był zawodnikiem, reprezentował na tamtych ringach czy klatkach KSW, ale był, no, był naszym zawodnikiem, walczącym po prostu Czyli dla innych organizacji. Można było tego typu wypowiedzieć. Można stosować. było, tak, ale wtedy wiesz, to też był trochę inny. Inny świat, dlatego że my jako KSW potrzebowaliśmy trochę większej takiej rozpoznawalności na rynkach międzynarodowych i biorąc, no, jeżdżąc z Mamedem po świecie i, i on dawał kapitalne do tej pory, daje kapitalne e, e, pojedynki, no człowiek chciał się pochwalić, że ma takiego zawodnika i że po prostu dumnie reprezentuje Polskę i KSW. Więc dlatego na tego typu układy e, właśnie wypożyczenia, najczęściej byliśmy po prostu w jego narożniku. Też jako jego kornerzy, jego menadżerowie, I, i to było ok dla nas, no bo też nie robiliśmy 12 gal, tak jak robimy w tym roku, czy w, no w tym roku akurat wyjątkowo 13, ale normalnie taka ta dynamika jest 12 gal. Robiliśmy 4, robiliśmy 6, więc był ta, była ta przestrzeń, że można było z tymi zawodnikami po, pojeździć. I mówię, było też trochę inaczej, że jakby w Polsce. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy być obiektywni. To znaczy, nawet jeżeli wiadomo, że mamy nam tam pewne rzeczy ciągnie, pójdzie nam pewne rzeczy ciągnie, nie wiem, Krzysiek, Kłak, Matela i tak dalej, to my nie chcieliśmy obierać żadnej strony, że to jest nasz zawodnik, no bo wówczas ktokolwiek pojawia się po drugiej stronie, no mówię, no ale jak mam walczyć z zawodnikiem, który należy do promotora i tak dalej. No wiadomo, zawsze to rodzi jakieś głupie pytania. W momencie, kiedy on był za granicą, to wtedy my bardziej dumni byliśmy do tego, słuchaj, to jest nasz, nasz nasz. Tutaj każdy był nasz, jakby w Polsce. Nie, my nie chcieliśmy obierać żadnej strony. Wiadomo, że. Po, 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 po latach, no to człowiek jednak się do, do, do pewnych osób bardziej lub mniej zbliża, więc to było naturalne. Natomiast no, od 20 lat naprawdę zachowujemy tutaj kompletną taką neutralność, jeżeli, o to, jeżeli chodzi o, o wsparcie, no bo myślę, że to jest taka nauczka, która, którą wynieśliśmy gdzieś tam obserwując inne dyscypliny, że, mm, że taka y Subiektywność w tym temacie, wiesz, jakby no powoduje, że, że to się no oglądasz taką galę czy walkę i Inaczej wiesz, kto wygra. <laughs> Więc no, po nie chcieliśmy wiesz, doprowadzać do takiej sytuacji, bo mieliśmy poważniejsze problemy do, do załatania i wiesz, do budowania rynku MMA i, i, i podkreślania tego, że to się wiesz, rozwija w kierunku sportowym, że to jest sport z pewnymi zasadami, regulacjami. Teraz to już wiadoma sprawa, no, ale 20 lat temu to nie była aż taka oczywista oczywistość. No. Informacja dla pełnoletnich widzów. Jeżeli chcecie obstawić m.in. KSW 100, to do zgarnięcia macie aż 300 zł freebetu. Wystarczy, że zarejestrujecie się w etoto z linku w opisie. Tam też szczegóły. A powiedz mi, była taka postać jak Joanna Jędrzejczyk. Ona, oczywiście, wiadomo, też później nie bywały sukces. Czy gdzieś tam w Polsce ktoś Wam kiedyś ją podpowiadał, czy ona raczej szła w ogóle gdzieś tam innym torem? Nie, no powiem ci, że nawet rozmawiałem, już nie pamiętam z kim dokładnie a propos Joanny, ale to był taki okres, kiedyś nią się zainteresowałem i rozmawiałem, żeby ją podpisać do KSW. Ona, właśnie tam nie wiem, pół roku później podpisała się z UFC, więc tak naprawdę uciekła nam, jeżeli mogę użyć takiego słowa. No później po, po teraz jak miała jakieś, no już przeszła na tą sportową emeryturę, emeryturę, no nie dogadaliśmy się też na, 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 na warunki, mówiąc tak bardzo ogólnie. Więc Karolina Kowalkiewicz stała się z kolei taką pierwszą, najbardziej rozpoznawalną postacią, jeśli chodzi o KSW Mistrzyni z 2013 roku, jak pamiętam. Tak, no. Jedna z kilku postaci, która właśnie wiesz, mi się też dumnie patrzymy, jak, jak się fajnie rozwija i, i wiesz, i Karolina miała rzeczywiście bardzo kiepski okres ostatnimi czasy, a teraz po prostu idzie jak Torpeda. No to jest Karolina, jest Mateusz Gamrot, kolejna postać, która jest w i świetnie sobie radzi, jest. Duplessis też jest z naszym byłym zawodnikiem. No jest kilku zawodników, którzy, wiesz, no, Inaczej się ogląda później te walki, jak wie, że ten chłopczy, ta pani, dama, wiesz, walczyła u nas. Joa, y, Arian Lipski, tak samo, Brazylijka, która później też trafiła do UFC. My nie mamy w ogóle jakby takiej, wiesz, potrzeby jakby budowania, bo są federacje, które specjalnie są poukładane w ten sposób, że budujemy, żeby później zarabiać na tych zawodnikach, jak przechodzą do innych federacji. Tak naprawdę jak wszyscy zawodnicy czy zawodniczki odchodzą do innych organizacji, to nam się nasze relacje kończą. W tym sensie takie zawodowe, biznesowe, wiadomo, że koleżeńskie pozostają ale no przynajmniej w 99%, bo nie mówię, że we wszystkich przypadkach. Natomiast w, 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 jak, jak, jak przechodzą po prostu zawodnicy, to mówię, no to nasza gdzieś tam droga się wspólna e, kończy i nie mamy, wiesz, nie mamy już takiej e, jakiejś wspólnej no, historii. Już, już, już każdy sobie buduje już trochę swoją. Jakby ale legas. gdzieś tam się mówi, że my jednak wypromowaliśmy tego zawodnika i jeśli chodzi o umiejętności w ramach KSW budował także swój potencjał i tak dalej, a teraz gdzieś tam poszedł świat. To, to... Słuchaj, no na pewno te osoby, które się pojawiły w KSW-a są teraz w UFC, no to na pewno się pojawiły w, na radarze zainteresowania UFC, no tak dzięki temu, że, um, że walczyły dla nas, no bo przecież to nie były no, no, no postacie w większości, no tak, no wszyscy to byli nasi mistrzowie lub mistrzynie, więc jakby no, wyciągali rękę po najlepszych mnóstwo pojawiło się zawodników MMA te początki poza KSW oczywiście też jeździłem na różne gale pamiętam że za symboliczne 1000 zł, 2000 zł yy, zawodnicy walczyli. Czy Wy mieliście cały sztab obserwatorów, którzy Wam podpowiadali te nazwiska, czy też nieraz się fatygowaliście w różne miejsca, żeby yy, sobie na własne oczy takie potencjalne postaci, które później zakotwiczą w ksw Może no taki scouting, no tak? to nie no z mamedem, tak jak Ci mówiłem, no tylko to było. No Mówił, o mamedzie, ale. Tak, na ale, ale inne tak, postaci. No, tak, też było, oczywiście jeździliśmy, no się obserwowało wtedy, wiesz, scenę, no każdą, bo MMA tak de facto nie funkcjonowała jakoś specjalnie, albo to był jakiś taki ostry underground. Gdzieś po dyskotekach pochowane albo w jakichś piwnicach więc jakby nikt nam nie dorównywał od początku, jakby my od razu postawiliśmy na pewno jakąś tam jakościową półkę, e, więc no, chcieliśmy być już rozpoznawalni nawet przez tą jakość, którą prezentujemy, ale bardziej to było właśnie, mówię, z polecenia, że wiedzieliśmy, że nie wiem, że to jest mistrz świata w takiej dyscyplinie, albo wicemistrz świata, albo tam polski, albo coś tam. No i się obserwowało, no i no, albo telewizja, albo został jakiś wywiad, wiesz, taki środowiskowy, bo żadnego innego medium właściwie nie było, no tam prasa, powiedzmy radio, no ale to wiesz, no. Więc bardziej się polegało, bardziej polegało to na jakimś tam poleceniu wśród znajomych też od początku postawiliśmy że to nie chcemy żeby to była wiesz gala która jest rozpoznawalna czy tam tylko i wyłącznie walczą Polacy oczywiście ze względów finansowych pierwsze gale pierwsze edycje były w 100% tam gdzieś zawodnicy z tego wschodniego bloku no bo to mówię to była też kasa też ten turniej ośmioosobowy był spowodowany jakimiś tam brakami finansowymi no i później jak się wie zaczęło to rozrastać, no to inwestowaliśmy w produkt, wyciągaliśmy rękę gdzieś po, po... Zawodników za zagranicy, i to też wyglądało w ten sposób. No, to będę teraz na KSW 100 przylecił mój dobry, serdeczny znajomy Bart z Holandii, który też prowadził galę w Holandii i miał bardzo dobre kontakty już jakby do tej schodnie, zachodniej Europy. No i dzięki niemu on przychodził, mówił: Słuchaj, mam takiego zawodnika świetnie, w ogóle nie wiem, weteran Prideu albo tam weteran Tuchotu Handlu. Więc jakby też po prostu byli jacyś łącznicy, którzy, którzy nas tam kontaktowali z tymi zawodnikami. Nie wiem, czy też taki był Mark tinha zavada Mój imiennik, no, no to właśnie tak. No Niemiec, Polak, wiesz, on no tak, tam tak, jest. Polak, jest ale sportem, jakby tak. tak, więc jakby, więc też też to świetne, no to właśnie było od Barta. No on miał takich po prostu kilku e, e, zawodników. Dave Deglis to też był właśnie od, od, wiesz, tej części managementu, tego holenderskiego. No więc też jakby bardziej ta nasza e, międzynarodowość, choć to wtedy to duże słowo było, no ale że wiedzieli, że robimy dobre show, wypłacamy kasę. To jest <noise> to też istotne, jest też istotne bo to wiemy, jak to potrafi być. no na pewno dlatego mówię. Ten cichy bohater, ten pięciogwiazdkowy hotel odegrał swoją rolę. Co prawda było tam tylko pięć edycji, tylko i aż. Ale na start, no, ale to, ale na start, dobrze, start tak. to jest wie, że Tro, taka drogi drogi dobra, tak, tak dobra, dobra, dobra baza. Dobra baza. No i wyszliście tak. kilka lat temu poza nasz kraj, zaczęliście organizować gale na Wyspach Brytyjskich, y Osłowacja, Czechy oczywiście, y ostatnio Francja, między innymi. Jak to wygląda? Jesteście zadowoleni z tego, w jaki sposób jest to tam przyjmowane? Tak, no przed Covidem byliśmy, słuchaj, zrobiliśmy trzy gale w Londynie, na Wembley, jedną w Irlandii i w Chorwacji, w Zagrzebiu, wszystko w stolicach, bo po Covidie musieliśmy kompletnie zmienić nasze strategiczne plany. Trochę się inne rynki otworzyły, inne pozamykały albo stały się problematyczne, jak Brexit i tak dalej, UK. E, więc celujemy teraz właśnie w Czechy i we Francję. Z Czechami mamy taką trochę sytuację, historię pod górkę, mogę powiedzieć, że jedna gala jest super, druga kompletnie w ogóle średnia. Ostatnio tak były trochę... to kontrowersje związane z tym kataklizmem. Z Ostrawą, który... tak. Tak, tak. I to, bo to tutaj oczywiście, wiesz, to zawsze nieprzychylni się znajdą i to w dużej ilości. Naprawdę ta, ta powódź, która tam, wiesz, dotknęła ten, ten teren spowodowała, że bardzo trudno było w ogóle... Cokolwiek zrobić. jakby Po pierwsze, przez powrót nie mogliśmy zacząć yy, promować wystarczająco wcześniej Gali. Później jak zaczęliśmy, to w ogóle był efekt kompletnie mizerny. Zatrudnialiśmy czeskich i słowackich zawodników, którzy wiemy, że sprzedają tam X biletów, po prostu tam, nie wiem, dwa na tej zasadzie to był kompletnie disaster, więc uznaliśmy, że nie ma co się siłować, jeżeli tak spotkała nas taka sytuacja. Co więcej, akurat to sprawa była takim. Taką galą, czy taką, takim miejscem jest, że przed covidem dokładnie musieliśmy odwoływać, covid nas zastał, mieliśmy też zaplanowaną ostrawę, więc ostrawa... Czyli nie niefartownie. Dwukrotnie, ale wracamy, w sensie, no już jest liberec, kolejna gala zapowiedziana w, w lutym w Czechach, więc jakby nie poddajemy się, jeżeli chodzi o, o, o te Czechy, mówię, więc ona jest taka trochę pokręcona, ta nasza, ten nasz, budowa naszej marki w Czechach, natomiast Francja idzie kapitalnie. Pierwsza gala w Paryżu w kwietniu, no rozwaliliśmy system, naprawdę to mówię, to jakby można zobaczyć jak tam dziennikarze cytują i jak podchodzą, no wszystkiego, jakby wiesz trochę, mm, naprawdę mam duży szacunek do UFC i to nie chcę, żeby się w ogóle w żaden sposób porównywać, bo nie ma co porównywać, jesteśmy na kompletnym innym kontynencie, mamy kompletnie inny model biznesowy, uderzamy do innego środowiska, Mówię, jeżeli chodzi o zainteresowanie, jednak w Stanach tam, wiesz, ten sport, to był od zawsze, wiesz, tam jest, no, kupuje się karnety, lodzinami przychodzi. Jest trochę inny mental. W Polsce czy w ogóle w Europie trochę to no tam wygląda? Tam Jest na inaczej. tyle inny mental, że takie zjawisko jak wrestling też się rozwinęło, które w Polsce gdzieś tam Andrzej Supron próbował tak, no, stworzyć, no, znaczy... ale się nie udało. Natomiast powiedzmy, jak to wygląda w tej chwili, gdyby patrzeć na potencjał europejski, w których mhm. krajach MMA na przykład rzeczywiście rozwija się dosyć harmonijnie, a, a gdzie jest na przykład totalnie gdzieś tam zamknięte. Słuchaj, są trzy tak naprawdę rynki, poza Polską oczywiście, bo naprawdę Polska jest turbo unikalnym rynkiem. No, to nie tylko nawet w Europie, ale w ogóle w skali jakby całego świata. Jest tak naprawdę Stany, w Brazylii niewiele się dzieje, jak się dzieje, no to takie są wiesz, te gale średnie. W Japonii jest super ta gala Rising, ale oni też często mieszają tam z różnymi formułami, no i jest One FC, też azjatycka gala, no i wiadomo UFC i tam PFL, więc nie ma tego za dużo? Yy, więc ale w, już wracając tylko do Europy, to Polska jest bardzo unikalna. Pod tym względem, jeżeli chodzi o wiesz, ilość zawodników ćwiczących, o właśnie amatorskie środowisko, o ilość gal o zawodników w ogóle wiesz to, jak to rośnie i, i wiesz, że to jest po prostu mm, znane wśród takiemu yy, no, no, dużej części społeczeństwa. Yy, więc mówię, Polska plus. Duży plus. Ale to wyście też stworzyli jakby ten klimat do rozwoju no. No, a w ten sposób. Bo generalnie, jeżeli nie ma przykładów, no to ciężko w niektórych miejscach tam, gdzie nie ma federacji, gdzieś tam na obrzeżach Europy i tak dalej, mówię na przykład na południu, a wy daliście młodym ludziom przykład tego, że można zaistnieć sportowo właśnie w czymś takim. A przy okazji oczywiście zdobyć popularność, bo umówmy się, mhm. że to też dla wielu jest języczkiem uwagi. Oczywiście, no na pewno tutaj swoją jakąś wiesz, ważną rolę jako cała federacja KSW odegraliśmy. I bez nas nie byłoby wiele różnych jakichś tam elementów. No ale wracając do tych rynków europejskich, to na pewno Anglia ma się dobrze, ale ona już jest taka trochę, wiesz, stary kontynent, można by było powiedzieć. Ehm, Francja, która od 2020 roku dopiero w pełni jest zalegalizowana MMA, więc tam eksploduje. Niemcy bardzo fajnie e, też rotują i tam jest zainteresowanie. Nasi sąsiedzi Czechy Słowacja, i tak naprawdę to wszystko. No, ale, już na ale jest mały. Wszystko. Tak, że, że w ogóle tam coś się dzieje w Hiszpanii, coś się dzieje we Włoszech, ale naprawdę tam nawet dlatego nie ma nawet jakichś specjalnych utalentowanych zawodników stamtąd u nas, bo, bo, bo jest ich bardzo mało, więc niewiele jest tych rynków tak naprawdę które się dzieją. No coś tam się dzieje w Chorwacji, no ale pytanie... w Europy? W Norwegii jest w ogóle chyba nielegalne. Nie można w ogóle się tam bawić w MMA. Szwecja jest okej. Okay. Była tam Superior Challenge, taka gala. Nie wiem jak się ma. Znam właściciela, ale no chyba tak w kwiatkę. Więc nie ma, wiesz, jakby, no ja to patrzę pod kątem już, na, bo nawet jeżeli jest powiedzmy teraz przez mistrza Ilia, w, wiesz, w Hiszpanii trochę eksplodowało tam zainteresowanie MMA, ale nie ma żadnej, wiesz, dużej federacji. Ja patrzę bardziej pod tym, co się dzieje lokalnie na rynku, a nie tylko, wiesz, to, co możesz sobie tam, nie wiem, w telewizji zobaczyć, no bo wiadomo, że teraz dostęp przez jakieś streamy jest nieograniczony. Ja mówię o jakimś takim, no, solidnym wehikule, który po prostu gdzieś nadaje ton i buduje tą dyscyplinę, no to, to, to nie ma. A patrząc na wschód, mówimy, że to Ukrainie jeszcze sprzed mm -hmm. wybuchu przed napaści rosyjskiej, jak to wyglądało, czy tam był potencjał, bo Rosjanie mieli też swoje organizacje, oni też masę zawodników próbowali ściągać do siebie i tak dalej. Jak to wyglądało właśnie w tej części Europy czy świata? Ukraina tam bardzo bidnie było. Tam co prawda, byłem tam i w Kijowie, żeby oglądać hale gdzieś tam na zaproszenie, jeszcze oczywiście dużo przed wojną. Więc oni bardziej mieli taką wiesz, zajawkę, że po prostu chcą budować, chcą zacząć właśnie mm. tutaj mocno budować MMA. No i chcieli się posiłkować tym, że są sąsiedzi, którzy mają dobrą, silną federację i żeby jakoś zacząć powoli tam. I, ale rzeczywiście już wtedy było zainteresowanie wśród TV, w te, w, wiesz, w, 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 w stacjach telewizyjnych i nawet w takich firmach jak właśnie Bukmacherskie. Już tam nawet miałem jakieś spotkanie, więc to było widoczne, ale jeszcze po prostu nie był dobrze grunt przygotowany, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Trochę to rozwarstwienie tam jest jednak tragiczne, zresztą tak jak w Rosji, to, to wiesz, że masz albo bardzo biednych, albo bardzo bogatych, i ta średnia klasa jest nieliczna, nie no więc tak, albo bierzesz za jakieś. 2 dolary będzie sprzedawać albo za darmo, no bo ci bogaci oczekują, że ich zaprosić po prostu. No ja ci powiem Martin, akurat parę miesięcy przed wybuchem tej wojny byłem, pamiętam w Kijowie, wynająłem sobie samochód tam do poruszania się po mieście przez trzy dni, to byłem cały czas przerażony, bo z jednej strony jeździły takie kolubryny nieprawdopodobne, których właściciele, nawet tak. jak tam ci obtarli, czy zderzyli, to mają na nawidać od razu pieniądze na to, żeby tam łatwo te szkody ponaprawiać mhm. i tam zapłacić jakieś kary umowne. Natomiast druga kasta to właśnie takie wehikuły 40 50 tak. letnie wiązane sznurkiem albo drutem. I z kolei z nimi się zderzyć, no to więcej czasu i za Chodu byłoby udowadnianie kto co jest winien tego także powiem ci tak się wyjątkowo jakoś niekomfortowo czułem na ulicach kijowa właśnie z tego no, no, no. z punktu widzenia motoryzacyjnego powiedz mi internet i rozwój internetu w ogóle co znaczył dla ksw czy to było istotne oczywiście no przede wszystkim to że mogliśmy wejść w pay per view tutaj trzeba przyznać że rzeczywiście zostałem namówiony przez jedną osobę z polsatu gdzie gdzie, gdzie no to było Znana mi forma pozyskiwania jakby kapitału, ale kompletnie w Polsce wtedy, no gdzie? No wtedy to wiesz. Nie było tej, takiej ilości platform streamingowych, jak teraz masz, nie wiem, no nie, no nie chcę powiedzieć, niezliczoną, ale z 15, każdy kupuje, tu ma Spotify, tu ma, ma Netflixa, tu ma coś tam, każdy już tam wydaje, nie wiem, pewnie na 3-4 w ogóle jakieś platformy i nie zwraca na to uwagę. A to był czas, w którym byliśmy w otwartej telewizji. I nagle, wiesz, mamy dokonać rewolucji, czyli w ogóle zapomnij o tym, idziemy w zamknięty kanał, tylko płatne, wiesz, jak bilet do, do kina, no tu to, to zrobiliśmy rewolucję, no i też mogę powiedzieć, że w tym temacie byliśmy pionierami. Bo, bo y, jako pierwsza federacja sportowa i w ogóle MMA, no, zaczęliśmy sprzedawać pay per view na swoje wydarzenia, no i to była też rewolucja dla nas. To była rewolucja pod tym względem, że dzięki tym pieniądzom, które zdobyliśmy na pay per view, mogliśmy po prostu pokusić się o mocniejsze nazwiska, mogliśmy więcej gal robić, mogliśmy robić je po prostu bogatsze o, pod względem oprawy, więc to była po prostu kolejna inwestycja w produkt. Odejście z Polsatu między innymi było spowodowane takimi względami, że już nie byliście tak bardzo zależni od telewizji? Czy coś na ten temat możesz powiedzieć? Najbardziej bardziej to było to, że chcieliśmy bardziej się rozwijać na te rynki europejskie, a Polsat niestety nie widział siebie, wiesz, w jakiejś tam akcji, że, że, że chcą wychodzić na inne rynki. No i po prostu dla nich biznes się kończył właśnie na Polsce hmm. i tam Ukrainę, z tego co pamiętam, to jeszcze myśleli, że coś mniej bardziej Także, że no i się pojawił akurat, wiesz, no inny, inny gracz Vajaplay Play w tym czasie, który po prostu no, rozumiał inną formę jakby budowania tego kontentu i, i posiadania e, Gal. No, to było trochę tak, że za czasów Polsatu to całe y, Ryzyko leżało na mnie i na Maćku, czyli pozyskania kapitału, zbudowania super atrakcyjnego wydarzenia, że albo ludzie przyjdą i kupią bilety, albo kupią bilety i jeszcze pay per view, inni ci, którzy nie mogli i tak dalej. Jakby całe ryzyko było trochę po naszej stronie, natomiast Waja Play, tu by się format zmienił o tyle, że oni po prostu był budżet wiesz, zaproponowany, wynegocjowany przez nas na te 12 gali my wiedzieliśmy, co już w każdej, przy każdej gali możemy, na co Ale możemy sobie pozwolić. Się, wywiązują się tak, do końca tak, tej umowy, tak, tak, bo oni oczywiście. między innymi weszli przebojem na rynek telewizyjny, płacąc pieniądze niebotyczne np. w innych dyscyplinach za prawa z mm -hmm. tego, co wiem, i to kupując długofalowo, a potem się okazało, że jednak tak. się troszeczkę przeliczyli z tym wszystkim. Nie? A propos to tak. Tylko, Dudu, sprostuję z tego, co wiem, co moje przynajmniej informacje, jakie mam, że to nie chodziło o te prawa sportowe, bo akurat sport Via Play się świetnie oglądał. Chodziło bardziej o tą inną część, czyli seriale, dokumenty, jakieś wiesz, tam inne formaty. Tutaj po prostu trochę zostało to zaniedbane. Ale, ale technologicznie tak. z tym sygnałem to choćby parę dni temu przygotowując się do wywiadu z tobą czytałem o tej gali 99, że tam ludzie psioczyli, wylewali wiadra pomyj na technikę w związku z tym, że tam nieprawdopodobnie ciężko to wszystko szło w odglądzie. Teraz w ostatni. 59 tak? Gala. tak. No, pff, nie, to tam mieliśmy inny problem. Tutaj mi się wydaje, że no nie wiem, to jakoś. Ja, ja takie te głosy Tutaj Zawsze w jest coś takiego, że po prostu ludziom się wydaje, że jak już internet jest wszechobecny i w każdym, nie wiem domu handlowym i, i w piwnicy to, że jak się będą przemieszczać i chcą oglądać HD, to że po prostu on będzie działał. I rzeczywiście, no my jesteśmy w założenia wychodzimy, że 5-10% do 10 ludzi będzie niezadowolonych. Jesteśmy przygotowani na to, że będziemy oddawać im pieniądze, jeżeli, jeżeli się coś tam nie dzieje. No bo wiesz, jedzie facet autobusem, nie wiem, przejeżdża przez las, zacina mu i on się wkurza, że jemu nie no działa. Tak. I trochę ludzie mają takie podejście, że, że wiesz, że chcą, żeby to, żeby to funkcjonowało. Ja rozumiem, że też ma inną technologię, powiedzmy, no to jest chyba jest takim Benchmarkiem Netflix, tylko Netflix zaciągasz gotowy materiał, a tu masz na żywo. No tak. To jest kompletnie inna technologia. Dodatkowo wchodzą kwestie płatności, weryfikacji i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze walki z piratami. Tutaj, słuchaj, w ogóle w 99 to jest niesamowite, bo mieliśmy w ogóle pierwszy raz od 20 lat problem z satelitą. Okazało się, że satelita, który przelatywał nad Rosją, nad Rosją, nie chcę nic tutaj jakiś tych, ale yy, yy, radar wojskowy strzelał w tą naszą e, satelitę. Coś I przez tak. 20 minut mieliśmy. No problem, w związku tak... z tym być może były no, te... No, no informacje, to to. Było, o ale później ja puściliśmy tą walkę, tam 20 minut było kłopotliwego, że tak powiem, odbioru. E, I tą walkę od razu puściliśmy, wiesz, dla wszystkich kibiców za Afliko na, na YouTubie, żeby nikt nie miał poczucia, że coś zapłacił i nie obejrzał. No tak się zdarza, ale tu jest w ogóle taka akcja jeszcze w ogóle ciekawa, no, patrząc na to, w jakim obecnie świecie żyjemy. No więc można sobie połączyć tam te dwie kropeczki. Długotrwały negocjacje z kanałem plus mniej więcej rok, pół. Słuchaj, od grudnia zeszłego roku to mniej więcej już zaczęliśmy się jak to się może nieładnie mówi obwąchiwać, zaczęliśmy zresztą byłeś też częścią KSW Epic tej gali w lutym, no wtedy mieliśmy taki debiut współpracy i od tego tak naprawdę gdzieś tam no, wiedzieliśmy, że już możemy na sobie polegać na, na, e, i ten partnership naprawdę okazał się bardzo e, skuteczny, dobry e, no i po prostu wiedzą, że już schodzi Viaplay z rynku. E, nawet ja wymusiłem w zakończenie tej umowy wcześniej. E, no i tak mi zależało takim fajnym akcentem, że na tym KSW 100, że to jest taki wiesz, też kolejny jakiś tam Kamil Milowy zmieniamy partnera telewizyjnego. Udało się też przynegocjować jakby z Via Play, więc tutaj no, też oni dali nam bo tu trzeba to pochwalić, że ta współpraca była naprawdę świetna i też dali nam kolejnego takiego wiesz, pchnięcia do, do, do przodu. No ale udało się wynegocjować, czyli ja fakto facto odkupiłem wcześniejsze prawa, które mieli do końca, do połowy następnego roku i po prostu dogadałem się w ramach tego z kanałem sportowym. No i tak, no to tam z, no, nad umową to chyba z miesiąc takiej intensywnej pracy. Między innymi sukces tej gali w trakcie której walczył Mamet Kalido z Tomaszem Adamkiem spowodował, że kierownictwo kanału Plus to ja z kolei z mojej strony, tak pamiętam tak to było odebrane, że przyspieszono jakby kwestie dogadywania się z wami co do tego, jak to będzie wyglądało. Jakie są wasze projekty poza w tej chwili współpracą z kanałem Plus, bo to też będzie jakby dwutorowo. Będziecie z jednej strony abonentów kanału Plus zadowalali swoimi galami, a z drugiej strony ciągle internet. Tak, no, mamy jakby tutaj dwie, że tak powiem, nogi. Jedna to jest to i to jest chyba najważniejsze dla kibiców tutaj polskich, bo mówimy o terytorium Polski, że, że Kanał Plus ma prawa na terytorium Polski. 10 gal z 12 będą w pakiecie Super Sport no, dostępne dla, 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 dla abonentów. Natomiast dwie, czyli w sumie zrobimy tak, jak mówiłem, 12 gal ale te dwie będą pay-per-view, i one właśnie będą na kanale Plus Online i na kswtv.com, czyli w tych dwóch tylko miejscach dostępne. No, no i jedna na pewno z nich w następnym roku będzie tą epik, czyli taką, gdzie będziemy próbowali pomieszać też różne formuły, nie wiem, tam boks w małych rękawicach, tajski bok z małych rękawicach, albo jakieś inne to jeszcze myślimy, ale ten epik się fajnie sprawdził, dużo dużo m, takich pozytywnych komentarzy po tej pierwszej edycji wyszło, więc ja tak naprawdę zrobiłem ten epik trochę na zasadzie, bo mamet miał takie marzenie, bo mamyt chciał się zmierzyć z zadankiem bokser no i jak już uznałem, że main event jest kompletnie nie MMA, no to trzeba pomieszać tymi formułami i trochę się otworzyć na te inne dyscypliny, na te inne sporty. No i od tego wyszło, że, że w sumie formuła się świetnie sprawdziła. A walka z Adrianem Bartosińskim, czy to jest ryzyko dla Mameda, bo to zawodnik, który jest niepokonany, rzeczywiście robiący spore wrażenie, przyznam szczerze, oglądając te jego wszystkie walki. No słuchaj, no Mamet ja mam wrażenie, że ten facet... Niczego się nie boi. Tak, że to jest trochę, wiesz, no gdzieś tam jakiś, jakiś rodzaj takiego, no nie wiem jak to nazwać, żeby jego nie obrazić, a żeby po prostu pokazać, ale to jest lekki tuncio, wiesz, no bo wiesz, i, i do tego pudziana wyskoczył, i przecież z tym Roberto Soldicem poszedł, wiesz, gdzieś też facet był młodszy, i wiesz, no on tam, wiesz, i do Narkuna przecież kilkukrotnie, wiesz, inna kategoria wagowa to dla tych Państwa, co może nie wiedzieli, więc jakby on nie, nie, nie czuje jakiegoś, to nie jest to, że on jest takim. Wiesz, no, jak to powiedzieć, że. że, że żeby, tak, to, że. że idzie tak po prostu na ślepo, On no, oczywiście, że to w jakimś stopniu kalkuluje, ale nadal po tylu latach bycia, bycia wiesz, na, na, na takim sportowym gazie. Ten facet w ogóle mierzy się z najlepszymi, z Tomkiem, Adamkiem. No słuchaj, no na punktach on wygrywał. Gdyby nie kontuzja ręki, absolutnie, to by wygrał w ogóle tak. walkę. Więc wiesz, no to stawia w ogóle faceta wiesz, w kompletnie innym, że tak powiem, na innej przestrzeni. Więc jakby, no oczywiście, no mamy zresztą, słuchaj, on, on w ogóle pierwsza propozycja to było z naszym obecnym mistrzem w kategorii 8-4. Z Pawlakiem miał ja tylko ze względu kontuzji, więc jakby wiesz, on tam nie chce jakichś za przeproszeniem ogórków obijać. Ten facet cały czas czuje się tak mocno i tak chce po prostu do końca swojej kariery e, e, brać najlepszych, oczywiście w jakichś tam rozsądnych tych e, e, proporcjach. No i na pewno i Jadnian, i, 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 i Pawlak są, są takimi. Zawodnikami, no, których mamy cię no, w jakimś stopniu musi obawiać, jak każdy sportowiec. Na pewno mamy bardzo dużo wnosi, wiesz, z młodszym wilkiem walczy, to, 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 to Zaczyna się, wszystkie te zaczynają się, wszystkie spekulacje, no ale to jest Mamet Kalidow. No, Zaskakiwał no już to... tyle razy, tylu zawodników, że. Jasne. Natomiast kilka kontuzji, kilka zdarzeń losowych troszkę tam, jeśli chodzi o program, storpedowało pewne rzeczy, już mówię o szpilce, mm. choćby Pudzianowski też, Mariusz, niby sposobił się do tego wszystkiego. Ostatecznie okazało się, że no, różne względy spowodowały, że nie wystąpi. No, nie wystąpi, no nie chcę tutaj komentować, bo Mariusz sam powiedział to, co powiedział. Ja oczywiście tam gdzieś uczestniczyłem od dłuższego czasu w jakiejś tam debacie z nim i z jego menadżerką, więc wiedziałem na bieżąco. No, nie było wesoło, uznałem, że jeżeli Mariusz tak stwierdził, że to nie jest dobry moment, no to ja tylko mogę to zaakceptować. Jest mi przykro, no bo też taka gala, to nie jest gala, która, która, wiesz, się wydarzy. Kolejna to KSW, co, 200 za jakieś 8 lat, no wiesz, to już raczej Mariusz nie będzie walczył. Więc to jest coś, co, co, co po prostu jemu odjechało, jak ten pociąg, ale, ale no to była jego decyzja. Nikt tutaj, żadnych nie było, bo tam ludzie oczywiście tworzą przeróżne scenariusze, co mogło się wydarzyć, co nie wydarzyć i tak dalej. No tak, no ale Mario wróci On wróci, to jest za ambitny facet Jest za to kilka fajnych nazwisk Jest Formela Jest między innymi Ruchała Jest Haratyk, zawodnicy, którzy Naprawdę bardzo fajnie się rozwijają I myślę, że oni też mają w związku z tym okazję Że będą w tych podstawowych walkach Wieczoru toczyli rywalizację Pokazania swojego naprawdę dużego Już potencjału No sportowo najmocniejsza karta od Tam nie wiem na pewno w tym roku, a nie wiem kiedy była tak mocna, no mamy kilka walk z mistrzami w roli głównej, mamy Mameda w main evencie. No, młode młodych wiesz, zawodników, którzy już już... Tak naprawdę to młoda generacja widać, że już po prostu staje się na tym samym poziomie popularnościowym i takiej rozpoznawalności, wiesz, środowiskowej, nie tylko środowiskowej, tylko społecznej na bardzo wysokim i dają przekapitalne walki. To już są, wiesz, innej generacji zawodnicy, już wiesz, od początku ćwiczący MMA, już mający swój sztab ludzi z psychologiem i z dietetykiem w roli głównej prawie, że wiesz, że już po prostu inaczej podchodzą do tego, bo rozmawialiśmy o tych początkach, no to to były takie początki. Łukasz juracki wychodził w swoim, wiesz, stroju do taekwondo. Do Antek wychodził w swoim do, do judo, judoce. Wiesz, oni później dopiero... On, my wszyscy tak naprawdę się trochę taka uczyliśmy. Trochę tak, że widzieliśmy, że tam coś w UFC się dzieje, coś w prajdzie się dzieje, ale wiesz, to wszystko trzeba było zbudować, a nie, że nagle dajesz typowi, który w ogóle, wiesz, całe życie stójkę ćwiczył, nagle idź z rozumiesz? On musiał jakby trochę doświadczyć to na własnej skórze. Duże. Więc, więc te wszystkie elementy po prostu no to, to tak. Taka pionierska praca u podstaw, to zdecydowanie. A powiedz, jak wygląda, Martin, kwestia free fightów? Jesteś generalnie w mocnej opozycji do tego wszystkiego, ale od czasu do czasu oczywiście na Waszych też jako taki kwiatek u kożucha, pojawia się tego typu rywalizacja, hmm. popek i tak dalej, inne postaci. Yy, czy ja osobiście uważam, że jeżeli jest to jedna walka, czy maksymalnie dwie, w niczym to nie tak. przeszkadza, bo na przykład oglądając ostatnio. Taką dużą organizację walk na gołe pięści ze Stanów Zjednoczonych też nie będę może specjalnie wymieniał nazwy Ona gdzieś tam ma też plany, żeby wejść na polski rynek. No to też nawet walka ostatnio była dwóch komentatorów sportowych, którzy mm -hmm. ze sobą toczyli rywalizację. Myślę, że dla kibiców w takiej dozie mm -hmm. to nic zdrożnego się nie dzieje. Po pierwsze trzeba powiedzieć o tym i przypomnieć wszystkim państwu fakt, że flick fighty my wprowadziliśmy. Mariusz Pudzianowski był flick fighterem na samym początku. Myślę, że wielu zawodników na początku, w, w, mówię, którzy byli przez nas zachęceni tym, żeby zawalczyli w KSW, to byli freakfighterzy, czyli goście, którzy się nie zajmowali tym na co dzień. To nie byli zawodnicy nawet sportu walki, a przychodzili. Czyli no, kołecki, czy wiadomo, tak, tak? No tak, ale no też jakby tu właśnie ta, ta, ta kategoria freakfighter już nie wiadomo do końca wiesz, co ona, bo ona się rozleciała przez te wszystkie dziwne rzeczy, które się dzieją. Więc jak my to wprowadziliśmy, I tak jak mówisz, dla mnie to też i do tej pory dla mnie mi to siedzi, jeżeli chodzi o pewną, pewną proporcję. Jeżeli byśmy robili dwie walki fightowe z jakimiś fajnymi, mówimy sportowymi yy, yy, postaciami, a nie tam... Yy, Coś w piaskownicy robi, nagle przychodzi na Instagrama wrzuci, bo w spodeńki założył, i on już jest zawodnikiem czy zawodniczką. Podaję taki przykład, że wie, że bardzo często, w już wyświechtany, ja tam się bardzo dobrze znam z Marcinem Gortatem, mam zawodową piłkę Spaldinga, z profesjonalne buty, skarpetki, gacie, wszystko do koszykówki, nawet z moim imieniem, nazwiskiem Lewandowski, no. ale to nie czyni ze mnie koszykarza i się zajmuje koszykówką od podstawówki. Rozumiesz? Grałem tu, tu, byłem na zawodach, reprezentowałem jedną, drugą szkołę, w meczu chorytatywnym Gortata grałem. To nie czyni ze mnie koszykarza. A ci ludzie już się, wiesz, bo to jest jakiś ten świat trochę tak zrobił, że wystarczy, że coś tam zrobisz już tak. jesteś, nie wiem, muzykiem, zawodnikiem MMA, piosenkarką i tak dalej. No i trochę to się rozryciało. Z przykrością na to patrzę. I, i ten freak fighter po prostu no już nie wiem właściwie, co on dzisiaj znaczy. My oczywiście, że nadal mamy jakiś taki fokus, że chcemy, jeżeli to będzie sportowa postać i, i ta sportowa postać będzie chciała się trochę w tym środowisku MMA bardziej zakorzeniać, to jak najbardziej dla mnie to nadal jest element, który chcę wykorzystywać. Nie korzystamy z tego, bo smierdzi teraz ten, ten świat freakfightowy tak bardzo, no że porządku, wieś, porządku, od ministra sportu tak po, dalej, tak. po w ogóle wszystkich już każdy ma po prostu lekki Wiesz, po prostu ulewa taka, się taka, to. jeśli chodzi o. Tak, normalne, I tylko tak. mówię, nie, bo to jakby ludzie robią gorsze rzeczy, niż tam udają sportowców. Umówmy się, są gorsze rzeczy, które się dzieją na świecie. I mnie to jakby by nie tyle drażniło, gdyby po prostu ci gości w swoich nazwach nie używali nazwy dyscypliny. Czyli żeby to było tam X, MMA, właśnie, żeby, przepraszam, żeby było X tak, bez tak, MMA. Tak, tak. Bo, bo to już powoduje, że już. Ludziom zaczyna się mieszać, co tak naprawdę jest, no wiesz, no. rozwadniają znowu temat w niekorzystnym świetle. Powiedz mi, poza oczywiście głównymi galami, tam czytałem o was, uzupełniając jakby swoją wiedzę, o te projekty tam dla młodzieży i tak dalej, to w tej chwili funkcjonuje, czy to gdzieś tam w zawieszeniu pozostaje, jak to wygląda? To chyba, jeżeli tak jak myślę, to mówisz o stowarzyszeniu MMA Polska, to jest rzecz, którą założyłem w 19 roku, trochę właśnie na zasadzie, że wiesz, że już. Uznałem, że KSW już jest na takim dobrym poziomie zawodowstwa i, i naprawdę dobrze sobie radzimy. No to zainteresowałem się tym środowiskiem amatorskim. Niestety, po kilku moich wizytach w różnych tam nazwijmy to zawodach, chociaż to wyglądało jak jakieś szkolne przewracanki, niebezpieczne, bez żadnych w ogóle jakichś zasad. No naprawdę wyglądało to karygodnie. goście się przebierali, wiesz. Kiblach w ogóle walczyli za jakieś plastikowe medale. No w ogóle to nie było godne jakby tej pozycji MMA, które mamy i budujemy w, w Polsce. Próbowałem się dogadać z ludźmi, którzy to, to prowadzą, czy prowadzili, nie wiem, no jeden prowadzi, jeden nie prowadzi, to, to amatorskie MMA. No ale okazało się, że jednak te nasze jakości jakby, że tak powiem, się nie, nie, nie łączą. Może ja chciałem też być zaangażowany, tylko nie chciałem się już angażować w kolejne no nie, budowę organizacji No ale niestety nie udało się. Więc uznałem, że dobra, no już jak mamy właśnie tu KSW, a to amatorskie leży, no to zająłem się i zresztą ci powiem, trochę tak czuję, że teraz jestem taki facet na misji. Bo, bo, bo czuję to jako taką pewną, wiesz, moją życiową trochę misję, żeby zbudować takie naprawdę solidne podstawy tej, tej, tej dyscypliny, właśnie tej amatorskiej. No i po tych pięciu latach ci powiem tak: no, organizujemy cztery razy do roku, no to w tym roku akurat się może nie uda tej, tej, tej dynamiki czterej. Edycji zrobić, ale plan jest: cztery edycje ogólnopolskich takich amatorskich zawodów. Już pobiliśmy nawet swój własny rekord, jeżeli chodzi o wielkość um, uczestników zapisanych, bo mieliśmy teraz. 760 osób, 760 czy 50, nie pamiętam, e, zawodników i zawodniczek. Cały dzień na pięciu klatkach, więc też największa po prostu impreza amatorska. Też, notabene, w Gliwicach, trochę te Gliwice taką małą stolicą MMA się stały. Jak na e, nam się zrobiła. Tak, więc na tej małej hali robimy właśnie no, całodniowe e, wydarzenie e, otwarte dla publiczności. Więc z, ty z tych e, mistrzostw e, m, ogólnopolskich powołujemy kadrę Polski. Którą my też jako stowarzyszenie opłacamy i wysyłamy na Mistrzostwa świata i na Mistrzostwa Europy. I powiem Ci, że od początku każdej kadry nie było żadnego wyjazdu, gdzie byśmy nie przywieźli medali. Naprawdę mamy właśnie. To jest też ta unikalność Dziewczyny rynku też polskiego. Są? Tak, oczywiście nawet dziewczynki, bo mówimy, bo mamy tam są trzy kategorie w amatorskim. Masz kadetów, czyli 12 lat do, do poniżej 18, później masz junior i senior. Um, więc kadeci w ogóle mają oddzielną tam. Co tak powiem, oddzielny nurt, co jest bardziej, dużo bezpieczniejsza formuła, bez uderzeń na głowę, bez wiesz, wielu technik, dźwigni i tak dalej, tak dalej. Po prostu taka bezpieczna formuła, że po prostu ci młodzi ludzie, mówiąc kolokwialnie, rozgrzewali się powoli. No i wiadomo, te techniki dochodzą z każdą jakby tą kategorią wiekową. Więc tak, nawet taka kadecka kadra. Myślę, że chyba nawet jeżeli byśmy porównali ilość startów i medali przywiezionych, to chyba nawet górują nad juniorami, nad juniorami i seniorami. Więc właśnie to jest ta unikalność też tego rynku naszego polskiego, że naprawdę mamy turbo Zdolną młodzież i właśnie przez to, że te lata już te 20, gdzieś tam funkcjonuje to MMA, że już nie jest takim czymś nowym, że przychodzisz do klubu i masz trenera, który cię uczy MMA, ani że to jest trener od boksu, który coś tam próbuje, wiesz, bo MMA jest popularne, to ci coś tam zrobi, tylko już masz po prostu system. I my też, jako stowarzyszenie, też jakby wzorując się tutaj na tej naszej światowej federacji IMAF, współpracujemy i będziemy też wprowadzali jakby pewien taki schemat y, budowania, czy co znaczy jakby ćwiczyć ja mama jak przychodzisz masz 14 lat to co, od czego powinny zacząć jak masz 19 to co powinny zacząć jakieś z czasem przyjdą jakieś pewnie takie pasy jakieś w judo czy w brazylijskim jiu-jitsu, że masz po prostu jakieś pewne grade'y poziomy które może się rozwijać no i certyfikujemy już teraz robimy szkolenia dla y, katmenów dla sędziów teraz będziemy odpalali y, szkolenie dla dla medyków, i tak naprawdę z tego korzysta całe środowisko, żeby to nie było, że to jest jakaś przybudówka do KSW. Co więcej, nawet mojego wspólnika nie ma w stowarzyszeniu, no bo nie czuł takiej jakby potrzeby. Ja z różnymi innymi osobami to założyliśmy i, i to jest jakby oddzielna, oddzielna historia. Oczywiście, że dla mnie osobiście to jedno z drugim współgra, ale też jakby to, co robi stowarzyszenie, to się rozwija na całe środowisko, bo ci amatorzy, którzy właśnie wygrywają, zdobywają u nas doświadczenie, trochę przez te 5 lat. Udało się stworzyć taką trochę karierę, ścieżkę, jakby zawodniczą. Że startujesz, nawet patrząc od tego 12 roku życia, startujesz w tych zawodach, zdobywasz doświadczenie, zdobywasz nominację do kadry polskiej. Później po tej kadrze polskiej już czujesz na tyle się dobrze, że mówisz, dobra, idę na zawodostwo I zobacz, no naprawdę, no przez ostatni chyba rok ktoś z dziesięciu naszych kadrowiczów zawalczyło w różnych. Jest dziewczyna w pfl jest dziewczyna w, w Inwikcie. Nasze kadrowiczki teraz walczyła na KSW jedna, no mamy jednego na KSW jeszcze jednego zawodnika który też z, z amatorskiego środowiska przyszedł. Wiem, że jest w Babilonie. Nie wiem, jak tam na fenie, powiem szczerze. Więc jakby, no, rozszerza się to bardzo fajnie i, i, i wiesz, i to nie jest tak, że to jest jakaś, mówię, przybudówka, że to, co robi stowarzyszenie, to ci najzdolniejsi idą od razu do KSW. Nie, w ogóle, żeby być w KSW, no, to też musi pewien poziom, nawet i na tym amatorskim osiągnąć. Czego w takim razie z okazji dwudziestolecia, które trwa, mamy taki <laughs> rok właśnie, życzyć tobie i całej organizacji KSW. myślę, równie bogatych kolejnych 20 lat i, i to będzie enough. No i trochę może, żeby był rok taki, chciałbym, tak jak ostatnio z kolegą rozmawiałem, że chciałbym, żeby przynajmniej przez, tych 20 lat, przez te 20 lat, żeby miał rok takiego spokoju, że trochę tak jak się mówi, żeby siłą rozpędu. No mam wrażenie, że nigdy tego nie doświadczyłem, że każdy rok przynosił jakieś nowe wyzwania czy tam co daje, że, że po prostu no cały czas to jest. Ciężka robota przy tej dyscyplinie. A ja ci powiem, jako człowiek, który się sportami walki interesuje i przygląda się KSW przez lata, gdyby taki ranking, podium stworzyć trzech postaci, to są na tym podium, wiadomo, Kalidow, dla mnie, Pudzianowski, z racji tej, że tak niesamowicie mm. popularność dzięki temu wzrosła. Kogo byś postawił na trzecim miejscu? Podjąłbyś się postawienia takiej personalności na miejscu trzecim. Trochę wiesz, no właśnie zauważmy, domyślam się w ogóle. Ja, ja też o tym myślałem.

Wiesz, Łukasz Jurkowski, pomimo że już jakby odpuścił sobie zawodostwo, ale też zrobił bardzo dużo. Jako I na komentator oczywiście, i tak dalej. I to na no, wielu różnych wiesz, przestrzeniach, ale wiesz i nasi olimpijczycy, i teraz obecne nasze gwiazdy, jak Arek Wrzosek, jak Artur Szpilka. No wiesz, no to ciężko. Właśnie ta, ta nowa generacja Bartosiński, Ruchała, no nie chce jakby propsować, jakby wybierał bronzowy medal dla Tak, że, że to no oczywiście, że te, te role czasami jest tak, że, że jeden wyprzedza drugiego, i że ktoś tam to jeszcze miejsce zajmuje, ale no to ciężko tak wyróżnić. Tak, ja globalne... Na pewno no tutaj no tego nikt nie może odebrać ani Mamedowi, ani Pudzianowi, że oni zrobili, też żyli, czy tam funkcjonowali w takich innych czasach, no też wiecie, wiesz, to, 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 to wielu, wiele czynników musiało na to wpłynąć, nie? ale... Oni są ikonami KSW, ikoną hmm. KSW jesteś sam ty, także oczywiście dla Maćka Kabulskiego pozdrowienia. Proszę Państwa, Znalazł czas, człowiek nieprawdopodobnie zaoligany, ja tylko zrazu odkuli, że kiedy już czekałem na niego pod studiem telewizyjnym, odbył bodaj 10 telefonów, ktoś dzwonił, on odzwaniał i tak dalej, człowiek, który cały czas jest zajęty, a więc Martin Maria Lewandowski był gościem Durda Show. Dziękuję serdecznie Dzięki za serdecznie. przybycie. Dzięki.